Tydzień niesie od 21 do 28 stycznia 2018 roku. Prognoza astrologiczna, Ryszard Borowiecki. Zapraszam. Chyba wszyscy odczuliśmy wpływ księżycowego miesiąca spod znaku wodnika. To właśnie teraz będzie ta pełnia, która jest jedną z najważniejszych pełni księżycowych, ponieważ księżyc znajduje się w znaku raka. Rak to korzenie, to nasza historia, to wszystko, to co należy do naszego wnętrza. A Słońce jest znaką wodnika. To jeszcze nie koniec opowieści. To przede wszystkim moment, w którym odczuwamy działanie właśnie teraz najbardziej kosmosu. Jeszcze nas czeka zaćmienie księżyca, a to jest bardzo ważne. Przecież księżyc to psychika, podświadomość, no i duchowość. To najlepszy czas na działania, które są związane z duchowością, retrospekcją. Można walczyć ze wszystkim, ale najważniejsza rzecz to nauki, lenistwo i niechęć do działania. W gruncie rzeczy najbardziej niebezpieczną osobą, jaka jest, czy też sytuacją, którą sami stworzymy, ale to my sprawiamy największy kłopot sami sobie. Wenus i Jowisz znajdują się przecież w znaku Strzelca. I nareszcie Słońce wchodzi do znaku Wodnika. To przede wszystkim zmiany dla nas wszystkich. I ze wolności. Mars z kolei pokazuje nam, że mamy przejść do przodu. To kosmos przed nami stawia zupełnie nowe zadania. Przecież musimy odnowić wszystko to, co jest w każdej dziedzinie. Idziemy do przodu. To coż mamy do stracenia. Może wygramy. Na pewno to się uda. Najważniejsze, jak jest tak dużo ognia, nie staraj się wyciągać wniosków. Saturn i Pluton, no i Merkury. Połączenie w Koziorożcu? To kontrolerzy, jak się zachowujemy, żebyśmy czasami czegoś nie zrobili niestosownego. To przede wszystkim zadbaj o siebie. Nie wygłupiaj się. Jesteś najważniejszy. A to jest oprócz ciebie. Tylko ty. I co? Źle? Dbaj o siebie. To właśnie Księżyc jest super gwiazdą tego tygodnia. Ten miesiąc jest rządzony przez Saturna, ale przede wszystkim przez Urana. I trzeba pamiętać o tym. Saturn dyscyplinuje. Uran daje nam wolność.
A więc wybór należy tylko do nas. Co z tym zrobimy? Ten tydzień to przede wszystkim spojrzenie bardzo daleko w dal i proszenie Stwórcy o to, żeby dał siłę. Poproś Boga, żeby dał ci wytrwałość. I skoncentruj się na tym. Medytuj, kontempluj. Czy też podejmij te działania, które ciebie zmotywują do zwycięstwa. Jesteś wolny. Idź do przodu. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii. Tej duchowej, która nas prowadzi. Od początków historii, kiedy człowiek otrzymał ją, wydarzył po to, żeby mógł sterować swoimi niedoskonałościami, ponieważ składamy się wyłącznie. Zapraszam na dalszy ciąg. Do zobaczenia.